Dzień dobry Państwu, Wysoka Rado. Otwieram obrady 42. sesji Rady Gminy Radymno. Witam Panie i Panów Radnych Gminy Radymno. Witam gospodarza gminy Pana Bogdana Filara. Witam sekretarza gminy Panią Beatę Gałęza. Skarbnika gminy Panią Lucynę Pieruta. Prezesa Przedmiasta Komunalnego Pana Adama Lisyńczuka. Pana Tadeusza, inspektora do spraw ochrony środowiska Wójcika. Bardzo proszę, wszystkich chyba wymieniłem. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnych jest 11 radnych. Nieobecni są pani radna Jaromir Świerk Ewa, pan radny Łochin Piotr, pan Stryczula Artur i pan Siara Paweł, który może dojedzie, jeszcze nie znamy. Także na razie obecność, nieobecność ich jest usprawiedliwiona. Tak więc obrady sesji są prawomocne, a ta ilość pań i panów radnych pozwoli na podejmowanie prawomocnych uchwał. Zwracam się do Państwa radnych z zapytaniem, czy otrzymali Państwo stosowne zaproszenia, porządek obrad, projekt uchwały dotyczący dzisiejszej sesji. Czy są uwagi do otrzymanych materiałów? Proszę więc o przegłosowanie porządku obrad. Proszę głosować. Za 11, przeciw 0, wstrzymał się jednomyślnie, jednogłośnie. A więc przystępujemy do punktu podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2021 roku. Tutaj proszę panią skarbnik. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2021 roku. Rada Gminy Radymno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego ponad budżet 2021 roku w kwocie 336 446,99 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pod nazwami budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Franciszkańskiej w miejscowości Skołoszów 67 375,63 zł. Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1793R od początku miejscowości Znak Zabłocce do istniejącego oświetlenia w miejscowości Zabłocce 54 893,70 zł. Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1793R od sklepu do transformatora w miejscowości Zabłocce 33 794 043 zł. Budowa oświetlenia od pana Adama Stopy do pana Pawła Kosińskiego w miejscowości Ostrów 29 380 zł 63 grosze. Budowa oświetlenia drogi koło pana Szałaja Kościoła w miejscowości Michałówka 47 240 zł 24 grosze. Budowa oświetlenia w miejscowości Korczowa 38 952 zł 88 groszy i budowa oświetlenia w miejscowości Korczowa 64 809 zł 48 groszy. Punkt drugi. Upoważnia się wójta gminy Radymno do zaciągnięcia zobowiązania, o którym mowa w ustępie pierwszym. Paragraf drugi. Spłata zobowiązań określonych w paragrafie pierwszym nastąpi z dochodu własnych gminy w roku 2022. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Radymno. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Chyba jest to wszystko jasne, czytelne. Przystępujemy do głosowania. Proszę głosować. Jesteśmy po głosowaniu za 11, przeciw 0, jednomyślnie, jednogłośnie. Wysoka Rado, na tym porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Dziękuję Państwu za uczestnictwo w obradach. Zamykam obrady 42. sesji Rady Gminy Radymno. Dziękuję wszystkim.